10 rzeczy, które robisz źle w Farmingu 22. Numer 1. Nawożenie trawy. Jeśli chcesz, aby twoje sianokosy były jak największe, musisz zadbać wcześniej o dobre nawiezienie swojej łąki. Sporo graczy wykorzystuje do tego rozsiewacz nawozu. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że nawóz trzeba wcześniej kupić, a w Farmingu 22 jest możliwość, aby jedno nawożenie zrobić całkowicie za darmo. Wystarczy iść do sklepu i kupić wał do trawy, a następnie wyruszyć nim na swoją łąkę. Gdy będziesz wałował trawę świeżo po ścięciu, to automatycznie nadasz jej pierwszy stopień nawiezienia. Musisz uważać jednak z łąką, która już zaczęła rosnąć, ponieważ wtedy zniszczysz trawę, która już wzeszła. Numer 2. Orka za każdym razem. W Farmingu 22 nie ma konieczności orania swojego pola po każdych zbiorach. Nawet jeżeli grasz z włączoną okresową orką, to po uprawie np. pszenicy nie musisz od razu orać całego pola. Dopiero po trzech zbiorach będzie trzeba wjechać tam pługiem. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich typów roślin, ponieważ po każdym zbiorze kukurydzy albo na przykład roślin okopowych trzeba będzie na nowo zaorać poletko. Pamiętaj o tym, dlatego że orka zajmuje mnóstwo czasu, który możesz przeznaczyć na coś innego. Dodatkowo pług generuje na polu dużo kamieni, a przecież chyba nie chcesz ich zbierać. Po co dokładać sobie sztucznie roboty? Numer 3. Przepełnione zbiorniki. Chyba nie ma nic bardziej irytującego niż przepełniony zbiornik w Farmingu 22. Cieszysz się na przykład, że twoje krowy mają 100% skuteczność, są nakarmione, mają wyścielone, a nie produkują mleka, bo tego mleka nie ma gdzie zmagazynować. Wbrew pozorom, jest to bardzo częsty błąd graczy w Farmingu 22. Jeśli nie chcesz, aby twoje pieniądze się po prostu marnowały, to od czasu do czasu sprawdzaj, czy przypadkiem któryś zbiornik nie jest pełny. Numer 4. Karmienie zwierząt nie na 100%. Pozostajemy w temacie zwierząt, dlatego że tutaj wielu graczy popełnia błąd. Karmienie zwierząt jest czynnością stosunkowo prostą, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zwierzęta potrzebują różnorodnego pokarmu. Jeśli będziesz swoje krowy karmił tylko trawą, to będą one pracować z wydajnością zaledwie 40%. Z sianem jest nieco lepiej, ale tylko trochę, ponieważ będzie to 80%. Jeśli chcesz zarabiać naprawdę duże pieniądze, to musisz zadbać o to, aby twoje zwierzęta zawsze miały 100% wydajność. Zapewniaj twoim pociechom zbilansowane jedzenie, a na pewno odwdzięczą ci się dużą ilością towarów, które później spieniężysz. Numer 5. Chwasty. Jeśli coś masz zrobić dziś, zrób pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. Wiele osób wychodzi z takiego założenia, a niestety jest to bardzo duży błąd. W Farmingu 22 chwasty mają wiele faz wzrostu. Im są one mniejsze, tym łatwiej jest je usunąć i robią tak naprawdę mniejsze szkody. Gdy będziesz usuwał chwasty, które są duże i użyjesz do tego opryskiwacza chemicznego, to zmniejszysz ilość swoich plonów aż o 10%. Sporo osób zapomina o tym, że chwasty można tak naprawdę nieinwazyjnie usunąć, gdy są one malutkie. Do tego można wykorzystać chwastowniki, które bez problemu znajdziesz w sklepie. Numer 6. Sprzedaż drewna. Wielu farmerów idzie do lasu, ścina drzewo, a następnie je sprzedaje w jednym kawałku albo wręcz w bardzo dużej ilości niewielkich szczapek. Jedno i drugie podejście jest błędne. Okazuje się, że w Farmingu 22 najbardziej opłacalne są kłody, które mierzą między 6 a 9 metrów. Tak naprawdę najwięcej można zarobić na drzewie, które jest pocięte dokładnie na 9-metrowe kłody. Jednak dosłownie minimalnie mniej można dostać pieniędzy za 6-metrowe kłody, dlatego przyjmuje się, że optymalna długość jednej kłody wynosi między 6 a 9 metrów. Wielu graczy zapomina też o tym, że należy pozbywać się gałęzi. Efekt jest taki, że sporo osób zawozi do tartaku złe drewno, właściwie źle pocięte drewno, i dzięki temu zarabia niestety małe pieniądze.
Może ci się wydawać to dziwne, ale jeżeli potniesz drewno na 9-metrowe kawałki, to będziesz w stanie zarobić nawet dwa razy więcej, niż gdybyś to samo drewno zawiózł bez wcześniejszego pocięcia. Numer 7. Deptanie upraw. Chyba nie ma bardziej irytującego błędu niż zniszczenie swoich własnych upraw. To mniej więcej tak, jakbyś wyjął nowy banknot z twojego portfela i po prostu go podarł. Czasem trzeba na pole wjechać nawet wtedy, gdy rosną już na nim twoje plony. Wiem, że szerokie opony wyglądają kozacko i sam ich często używam, ale jeżeli masz potrzebę wjechania na pole, na którym już coś rośnie, to użyj tych śmiesznych, małych, wąskich kółek, dzięki czemu nie będziesz deptał swoich upraw. Po wielu komentarzach, które do mnie dotarły, dochodzę do wniosku, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że taka funkcja w farmingu po prostu istnieje. Dlatego myślę, że na większym gospodarstwie warto mieć przynajmniej jeden traktor z węższymi kołami. Numer 8. Sprzedaż w złym momencie. To trochę tak jak z Bitcoinem. Wszyscy kupowali Bitcoina, kiedy on rósł, a potem nagle spadł na łeb na szyję i się okazało, że wiele osób potraciło majątki swojego życia. W Farmingu 22 może nie jest aż tak drastycznie, ale zdecydowana większość graczy, z tego co się orientuje, nie sprzedaje plonów w odpowiednich momentach. W grze mamy dostępny wykres, który pokazuje, w jakich miesiącach najwięcej można dostać za daną uprawę bądź produkt. Wielu graczy chce mieć pieniądze od razu, co wiąże się z tym, że zarabiają zdecydowanie za mało. Jeżeli nie chcesz popełniać tego błędu i zmaksymalizować swoje zyski, to przede wszystkim musisz wyposażyć się w odpowiednie silosy bądź miejsca do magazynowania swoich produktów, a następnie musisz wykazać się cierpliwością i opanowaniem. Zysk, który będzie odwleczony w czasie, może okazać się zdecydowanie większy, nawet o drugie tyle. Numer 9. Zbyt późno zbierana sieczka. Kukurydzę można zbierać tak naprawdę na ziarno albo na sieczkę. Gdy zbieramy ją na sieczkę, to powinniśmy zbierać ją jeszcze wtedy, gdy jest zielona. Gdy będziemy zbierać ją na ziarno, czekamy, aż w pełni dojrzeje. Niestety, wielu graczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że kukurydzę na sieczkę można zbierać już w przedostatnim stadium wzrostu. Już pomijam fakt, że zbieranie na sieczkę zielonej kukurydzy wygląda dużo lepiej i bardziej realistycznie. Ale jeżeli grasz na przykład bez włączonych pór roku, to po co czekać kolejny miesiąc, aż kukurydza ci wyrośnie, skoro możesz zebrać ją wcześniej? Oczywiście ilość kiszonki będzie dokładnie taka sama. Nie ma znaczenia, czy będziesz zbierał kukurydzę zieloną czy też żółtą. Ilość kiszonki będzie dokładnie identyczna. Numer 10. Wypożyczanie maszyn na zawsze. Wypożyczanie maszyn na zawsze brzmi jak prosty przepis na bankructwo. Jest to częsty błąd, który jest popełniany przez graczy Farminga 22 ze względu na to, że wypożyczenie na samym początku jest bardzo tanie. Zamiast wydać na przykład 400 tysięcy na dany ciągnik, możesz wydać powiedzmy 20 czy 25 tysięcy i cieszyć się swoją wielką nową maszyną. Jaki jest haczyk? Ano taki, że te 20-25 tysięcy będziesz płacił codziennie. O ile wypożyczenie danej maszyny na 1, 2 czy 3 miesiące bardzo często może być dobrym pomysłem i taka maszyna będzie w stanie zarobić dla ciebie dużo więcej pieniędzy niż cię to kosztowało, to wypożyczenie maszyny na przykład na kilka lat może okazać się studnią bez dna. Znam wiele osób, których dzienne rachunki za wypożyczenie maszyn przekraczały 300 tysięcy dolarów. Pomyśl, ile czasu trzeba grać, aby spłacić tylko i wyłącznie te maszyny i wyjść na zero. Więc jeżeli nie chcesz bankrutować albo pracować na swojej farmie tylko po to, żeby spłacać twoje maszyny, to staraj się wypożyczać maszyny tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne i dodatkowo rób to na jak najkrótszy czas. Dziękuję za oglądanie, zachęcam cię do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zachęcam cię również do obejrzenia pozostałych moich filmów. Trzymaj się i do zobaczenia znowu. Cześć!